Pan będzie trzymał. Dobrze, jest pełna kontrola, cieszę się. Panie Donaldzie, Paweł Tanajno, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, opozycja pozaparlamentarna. Ja przyjechałem, żeby zadać panu trudne pytania, bo debata publiczna w takich mediach jak TVP i TVN jest ograniczona, więc cieszę się, że pan wychodzi do ludzi. Ja powiem szczerze, że jestem warszawiakiem, od 2001 roku właściwie byłem członkiem Platformy Obywatelskiej. Klasa średnia, przedsiębiorcy, liberałowie byli zapatrzeni w pana obrazek. I teraz no, zadam trudne pytania. Po pierwsze chciałem się zapytać, co się stało w ciągu 8 lat pana rządów, że pan tak znienawidził przedsiębiorców, że wysłał pan swój rząd i swoją administrację przeciwko małym i średnim przedsiębiorcom w Polsce, i w latach pana rządu mieliśmy rekord spraw skarbowych w wojewódzkich sądach administracyjnych, ponad 80 tysięcy. Tego nigdy nie było w historii Polski, nawet teraz zapisu tyle nie ma. I większość tych spraw przedsiębiorcy wygrali, ale taka była polityka pana rządu, aby niszczyć małą i średnią przedsiębiorczość. Chwileczkę, pani mnie przerywa. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest także o to, co się stało w panu, który miał pan wizerunek liberała. Co się w panu stało, że pan zaczął gardzić liberalizmem? Że teraz w pana programie, który słyszymy do tych wyborów, właściwie pan chce kontynuować socjalistyczną politykę rozdawnictwa Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Chce pan jeszcze oprócz utrzymania... Dziękuję, dziękuję za te słowa uznania. Dziękuję. Że oprócz utrzymania programu 500+, nawet skarcił pan jednego posła PO, który proponował likwidację 500+. Oprócz tego utrzymania programu jeszcze pan chce dołożyć czterodniowy tydzień pracy, co jest pomysłem całkowicie socjalistycznym. Co się stało, że pan nienawidzi liberałów? I kończąc, ja liczę, tak jak według pana książki, że w przeciwieństwie do Mateusza Morawieckiego odpowie pan szczerze. Dziękuję. Nie, słuchajcie, nie, no nie było tak najgorzej. Nie możemy tak reagować. Mam takie wrażenie, ale pewnie pan lepiej to pamięta niż ja. Ja pamiętam pański występ między innymi w czasie debaty prezydenckiej, bo był pan kandydatem na prezydenta. I pan prezentował poglądy, które w pana ocenie powinny być poglądami bliskimi sercu i poglądom polskich przedsiębiorców. Może mi pan przypomnieć, jaki pan wynik otrzymał i ile to było głosów w porównaniu do ilości polskich przedsiębiorców? To niech pan powie, a ja powtórzę głośno. Ja proszę, czy pan przypomniał, jaki wynik, ile procent głosów pan dostał? Dobrze, w takim razie, skoro pan nawołuje do szczerości, chociaż nie widzę tutaj gotowości do powiedzenia tego bardzo prostego, bo chodzi o tą maluteńką cyferkę, ja wiem. Proszę się nie, ale to naprawdę byśmy dużo czasu oszczędzili, gdybyśmy odpowiadali na pytania. Nie chce pan powiedzieć, ile pan dostał głosów. Ja mogę powiedzieć, że tak orientacyjnie licząc, może co tysięczny przedsiębiorca, co tysięczny uznał, że pan reprezentuje jego interesy. Nie mówię o tym po to, żeby się wyzłośliwiać, tylko to pan użył sformułowań typu, że ja nienawidzę polskich przedsiębiorców albo nienawidzę czy gardzę liberalizmem. To są niestosowne uwagi, tak panu powiem, ale ja tu nie jestem wychowawcą, to nie jest klasa, ale uważam, że tego typu opinie są nie tylko, że niemądre, powiem tak, ale też niestosowne. Chciał pan szczerą odpowiedź, co się stało, w jaki sposób ewoluują moje poglądy. Ja się w jakimś sensie urodziłem liberałem i nie będę tutaj robił jakiejś lekcji historii, ani nie będę żadnej martyrologii tutaj opisywał, ale chcę panu powiedzieć, że całe życie, od kiedy zrozumiałem, co znaczy słowo wolność i wartość, jaką wartość niesie w życiu osobistym i w życiu społecznym wolność, to bez żadnego wstydu panu powiem, że całe swoje życie, wtedy kiedy to
oznaczało ryzyko i wtedy, kiedy to oznaczało władzę i wtedy, kiedy oznaczało to bycie w opozycji. Całe swoje życie bardzo konsekwentnie staram się bronić wolności ludzi i mojej, tak jak ją rozumiem najlepiej. Kiedyś mnie spytano, co stało się z moim takim młodzieńczym liberalizmem, a ja powiedziałem zresztą bardzo uczciwie, że jak urodziła mi się córka, jak córka zaczęła dorastać, to rzeczywiście stałem się w jakimś sensie też trochę konserwatystą. I każdy, kto ma córkę albo wnuczkę, mniej więcej wie, o co mi chodzi, prawda? To... I generalnie jedną z zalet ludzi trochę starszych, ja czuję się w niezłej formie fizycznej, no ale wraz z upływem lat i dla polityków to jest fajna cecha moim zdaniem, ja staję się mniej zapalczywy, a trochę bardziej życiowy i trochę bardziej ostrożny, bo wiem, że moje decyzje, a czasami nawet słowa, mogą wpłynąć na życie innych ludzi, nie tylko najbliższych, ale też. Więc uważam, że zdrowy rozsądek, umiar, zdolność rozumienia tego, co się wokół nas dzieje, jest o wiele ważniejsze niż ideologiczne zapatrzenie, taka młodzieńcza fascynacja w jakąś ideologię, czy w tych kilka mądrych, czy głupszych książek, jakie się za młodu przeczytało. Do czego zmierzam? Dobre rządzenie, którego celem jest między innymi gwarancja i ochrona wolności ludzi, nie może we współczesnym świecie, i to jest też moje doświadczenie z lat, kiedy przypracowałem jako premier i później jako szef Rady Europejskiej, to dobre rządzenie w rozumieniu tym liberalnym, wolnościowym, musi we współczesnym świecie brać pod uwagę radykalną, cywilizacyjną i technologiczną zmianę, jaka w świecie nastąpiła. Kiedyś można było w XIX wieku, na początku XX wieku, lubiłem czytać tych filozofów i myślicieli właśnie liberalnych, wolnościowych, triumfowała ta idea tak zwanej wolności negatywnej. Znaczy, żeby być maksymalnie wolnym od jakichkolwiek wpływów, żeby państwo się nie wtrącało i żeby każdy robił mniej więcej to, na co ma ochotę, z minimalnymi tylko ograniczeniami. Dzisiaj dam najprostszy przykład, który dotyczy każdej, każdego z was. Dzisiaj, żeby uchronić własną wolność, państwo musi na przykład dość radykalnie, intensywnie regulować i redukować wpływ na przykład wielkich korporacji internetowych na nasze życie. Nad tym pracowałem przez dobre 3 lata w Unii Europejskiej, między innymi na tym, w jaki sposób, mając na uwadze prawdziwą wolność człowieka, zmusić te potężne giganty, które na co dzień wpływają na nasze życie. Google, Facebook, Amazon. I wszyscy już wiemy, że w połączeniu ze sztuczną inteligencją, z rozwojem kolejnych technik internetowych i w połączeniu z takimi państwami i ich działaniami jak na przykład Chiny, no dzisiaj Rosja ma inne kłopoty na szczęście, znaczy na nieszczęście, ale Chiny są tutaj takim dobrym przykładem. Dobre rządzenie dziś musi polegać na tym, żeby władzę wykorzystywać na rzecz ochrony ludzi, bo ludzie bardzo często sami się nie są w stanie obronić własnej wolności, a czasami godności wobec gigantycznych przemian, wielkich takich mechanizmów, niezależnych też często od woli demokratycznej. No, bo przecież my nie wybieramy Facebooka i my jesteśmy zależni od różnych algorytmów, chociaż nie mamy na to większego wpływu. Używam tego dość specyficznego przykładu, żeby uświadomić wszystkim krytykom, że nowoczesne rządzenie dzisiaj musi polegać nie na tym, że ja teraz będę socjalistą albo liberałem albo konserwatystą, tylko świat się tak skomplikował, tak poszedł do przodu, że my każdego dnia, każdego tygodnia musimy znajdywać elastyczne i skuteczne metody używania narzędzi państwowych na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa albo wolności obywateli. Tradycyjne pojęcie wolności w czasie pandemii. Co by miało oznaczać? Znaczy, mieliśmy ten taki teoretycznie wolnościowy protest antyszczepionkowy. Niestety świat współczesny, czy to jest właśnie pandemia, czy to jest rozwój internetu, czy wojny, czy zmiany klimatyczne. Dzisiaj stajemy się rzeczywiście globalną wioską,
Dzisiaj władza polityczna musi używać instrumentów do kontroli wielu takich przestrzeni po to, żeby uratować fundamentalne wartości, w tym także naszą taką fundamentalną osobistą wolność. Co do przedsiębiorczości, ja już kończąc na tym, mi się nawet nie chce tłumaczyć, bo uważam, że to była raczej prowokacja intelektualna z pana strony, a nie pogląd. Jeśli pan naprawdę uważa, że to moje rządy były największym problemem dla polskich przedsiębiorców, a nie rządy lewicy albo PiS-u, to znaczy, że przedsiębiorcy masowo odmawiając zagłosowania na pana, dobrze rozczytali pańskie poglądy i chyba dobrze ocenili moje starania. Jeśli będzie taka możliwość, może pan to sam sprawdzić w internecie, po tylu latach doświadczeń, ze mną mieli 7 lat doświadczeń, ja nawet, proszę mnie nie pytać, czy ja będę mówił szczerze, czy nie. Ja nawet gdybym chciał, to ja nikogo w Polsce nie wprowadzę w błąd co do moich intencji, bo wszyscy mnie znają. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Niektórzy mają inny pogląd niż ja. Ale wszyscy wiedzą, co robiłem, jak byłem premierem, co robiłem, jak byłem szefem Rady Europejskiej, kiedy byłem w opozycji, co robiłem, jak byłem młodym człowiekiem. Więc jakby ja nie mam pola manewru, żeby ludziom robić wodę w głowie, bo wszyscy wiedzą, kim jestem i co zrobiłem. I jakoś tak się dzieje, proszę pana, że jak wśród polskich przedsiębiorców, od czasu, kiedy wróciłem na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej, Platforma ma poparcie większe niż wszystkie pozostałe partie polityczne wzięte razem. Tak, i ma pan rację, na razie, ja jestem przekonany, że mimo, że ono jest bardzo duże, ono jeszcze za kilka miesięcy będzie jeszcze większe. Znaczy... Mamy kolejne pytanie. Panie premierze, jeżeli można zabrać głos. Tak, chociaż ja będę się rozglądał za odważnymi paniami też, bo tak mamy taką, staramy się mieć taką zasadę, suwak i parytet nie tylko na listach, ale też w debacie, żeby... Panie premierze, jeżeli można, bo jestem tutaj koło mikrofonu, chciałem zadać pytanie dotyczące środków unijnych. Samorządy skutecznie od kilku lat są pozbawiane dochodów budżetowych, dodawane im są kolejne zadania, natomiast czekają na środki unijne. Co należy zrobić pana zdaniem, aby te środki unijne odblokować i aby samorządy mogły zacząć realizować inwestycje, na które wszyscy czekamy? Znaczy, niestety ja nie znajduję innej recepty, to nie jest demagogia. Chce pan odblokować środki unijne, musimy się niestety zdobyć na cierpliwość. To jest jeszcze tylko 12 miesięcy. I tu podejrzewam nawet pan Tanajno, jeśli jeszcze jest. Nie, poszedł. To też, tak. Okej. No tak, no to już wszystko jasne. Dobra, to... tak, pani.